Вже цієї неділі у Польщі відбудуться парламентські вибори. Їхній результат важливий для України, адже ключове питання – чи залишиться незмінною підтримка Києва Варшавою, а також якими будуть соціальні гарантії для українців, які шукають тимчасового притулку в Польщі у зв'язку з війною. Багато хто вважає, що результат цих виборів у значній мірі залежить від голосу жінок. Адже 53% польських виборців – це саме жінки. Про це йшлося на конференції «Польки-громадянки-2023» за участі перших леді Польщі Йоланти Квасневської та Анни Комаровської та десятків жінок-лідерок з усієї Польщі. Сестри побували на цій конференції, і ось що говорять лідерки про голос жінок на цих виборах та про ті внутрішньополітичні проблеми і виклики, які потребують змін. W tej chwili ustawodawstwo w najbardziej newralgicznych kwestiach dotyczących kobiet, takich jak prawa aborcyjne, jak kwestia korzystania z opieki medycznej, jak dziesiątki innych ważnych spraw dla kobiet, jak edukacja, która potwornie w tej chwili kuleje, jest nam wstyd, jak nauczane są nasze dzieci, zafałszowywanie historii, brak trójpodziału władzy, deprecjonowanie sędziów. Jest wiele takich rzeczy, które muszą się zmienić. Także chcemy głęboko wierzyć w to, że wrócimy do wielkiej europejskiej rodziny i do demokracji. Головне, у чому сходяться польські лідерки, підтримка Києва після виборів повинна залишитися незмінною, адже перемога України – це безпека всієї Європи. Skoro u naszych przyjaciół, u naszych sąsiadów dzieje się krzywda, to w takim stopniu, w jakim można pomóc, należy im pomagać. Wy macie zboże do sprzedaży, świat to zboże chce kupować. To jest tylko i wyłącznie kwestia naszych polityków, którzy powinni tak zorganizować przejazd tego zboża, żeby nie zostawało w naszym kraju, żeby niewielkie grono osób nie bogaciło się na tym. Ja bym bardzo chciała, żeby oba nasze kraje były w Unii, żeby wybory polskie, żeby nie przyniosły taki rezultat, że nas od Unii nie odciągnie, a pomoże jeszcze Ukrainę do Unii zaprosić. Напередодні виборів перші леді Польщі та жінки-лідерки, волонтерки, телеведучі, мисткині та представниці багатьох впливових організацій закликали усіх поляк не залишатися байдужими, іти на вибори і власноруч будувати майбутнє європейської Польщі. Ogromnie wiele, dlatego tu zresztą jesteśmy dzisiaj, zależy od kobiet, dlatego że kobiety mają wielką moc głosów, tylko muszą ją wykorzystać. Mamy 16 milionów kobiet uprawnionych do głosowania. Wiele kobiet w Polsce nie głosuje, nie wierzy w moc swojego głosu, nie wierzy w swoją sprawczość. I w tym roku, przy tych wyborach nastąpiło wielkie wzmożenie edukacji i namawiania tak zwanej akcji pro frekwencyjnej, skierowanej do kobiet, żeby sobie uświadomiły, że ich głos się liczy, że muszą wziąć sprawy w swoje ręce, muszą zmienić los kobiet.